Dzień dobry, to jest briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers. Mamy wtorek, 9 lutego. Ja nazywam się Konrad Białas i zapraszam na dzisiejszą analizę. Wzrost awersji do ryzyka, nawet przechodzący w panikę, to jest to, co obserwujemy obecnie na rynku walutowym. I nie tylko, przede wszystkim główna fala idzie z rynku akcji, już nie ropa dyktuje warunki, ale przecena spółek, przede wszystkim sektora bankowego w Europie, z obawami, że już nie tylko spowolnienie gospodarcze dotknie rynków wschodzących, ale również rynki rozwinięte i w konsekwencji banki, które są mocno zaangażowane w akcję kredytową na rynkach wschodzących, to się przeniesie negatywnym skutkiem na sektor bankowy, przede wszystkim europejski, także Deutsche Bank wczoraj przewodził spadką, ale traciły też inne banki. W tej całej rynkowej panice powraca temat Grexitu, także rynki trochę napędzają się same przez się. Dzisiaj widać jakby próby uspokojenia i tak naprawdę wspólnym mianownikiem jest to, że inwestorzy nie do końca wiedzą, czego się zaczepić. Brak publikacji danych makro wskazuje, że trudno znaleźć jakiś element od strony fundamentalnej, no a że panika przychodzi łatwiej niż euforia, to rynki przechodzą w taki stan, jaki obserwujemy. I tak dla przykładu dolar jen jest tutaj głównym rozgrywającym, chociaż półtora tygodnia temu Bank Japonii doprowadził do zaskakującej decyzji wprowadzenia ujemnych stóp procentowych, co powinno osłabiać jena, to w konsekwencji dolar jen z poziomów powyżej 121 znalazł się na poziomach 114,20, 114,30, to są minima dzisiaj z nocy. Ucinanie krótkich pozycji w jenie i też powrót kapitału, repatriacja japońskich inwestorów na krajowy rynek, to wszystko powoduje, że jen się umacnia, dodatkowo indeks japońskiej giełdy spadł dzisiaj 5,4%, a ta korelacja z rynkiem, z dolar jenem pozostaje silna. Także spadek był dosyć mocny, dziś mamy równie dosyć dynamiczne odbicie, natomiast nadal tendencja pozostaje spadkowa, póki nie wyjdziemy z powrotem powyżej poziom 116, to raczej będzie tutaj przemawiać dalej za spadkami. Kolejny poziom po dzisiejszych minimach jest dopiero 113, co bardziej widać tutaj na załączonym mini obrazku wykresu dziennego i bardziej tutaj poziomy z techniki Fibonacciego wskazują 113, a kolejny taki poziom zaczepienia, natomiast patrząc jak płytki jest rynek i jak masowo ta ucieczka następuje, to nie będzie to jakimś dużym problemem, żeby te kolejne 200 punktów zrobić, jeżeli ta panika na rynkach będzie kontynuowana. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, no nie do końca widać, żeby rynek był jakby przekonany do tego, co robi. Po jednym dniu spadku może przyjść dzień odwrotu. Od początku roku były to trzy takie sytuacje tak zwanego wtorku odwrotu, z jednym wyjątkiem dotyczącym środy, kiedy rynek z jednej strony z niewiadomych przyczyn spadał w poniedziałek, by później następnego dnia odbijać, także ciężko tutaj jakieś strategie kup i trzymaj, bardziej trzeba taktycznie obserwować z godziny na godzinę to, co dzieje się na rynku walutowym, gdyż zmienność pozostaje dosyć imponująca. Podobna sytuacja wygląda na eurodolarze. Tutaj po zeszłotygodniowym przebiciu się przez poziomy 1,1050, gdzie szczyty z grudnia nałożyły się z 200-sesyjną średnią kroczącą, mieliśmy dalsze dynamiczne wzrosty w okolice 1,1250, no i teraz jesteśmy w takim zawieszeniu, z jednej strony właśnie 1,1250, z drugiej to 1,1050. Wczoraj pomimo tego, że dolar tracił wyraźnie do jena czy do franka szwajcarskiego, do euro, już te zmiany nie były takie silne, mimo że euro jest walutą defensywną, z uwagi na to, że ten kluczowy problem i impuls negatywny dla rynku właśnie był zagnieżdżony w strefie euro. Natomiast przy dalszych spadkach indeksu DAX czy innych indeksów europejskich, no ta presja, żeby euro reagowało pozytywnie przy tej ujemnej korelacji, jaką obserwowaliśmy przez cały 2015 rok, no jest tendencją, że jednak preferowane są długie pozycje na eurodolarze, także wszystko, gdy znajdziemy się w okolicach 1,11, należy się liczyć, że popyt będzie się odbudowywał, dopóki właśnie wsparcie w postaci 200-sesyjnej średniej nie zostanie ponownie złamane. Takim pierwszym docelowym poziomem jest 1,15 i na razie trudno wskazać elementy, które mogłyby
ten sentyment na rynku jakby wyraźnie odmienić. Jakimś impulsem dla dolara może być jutrzejsze wystąpienie prezes Janet Yellen przed kongresem, która może wskazać, że jednak ta panika Fedu nie jest taka duża, jeżeli chodzi o wpływ otoczenia zewnętrznego na gospodarkę amerykańską. W konsekwencji nie należy przekreślać podwyżek stóp procentowych. Niemniej jednak jest to sygnał, który może się pojawić dopiero jutro po południu, a do tego czasu panika może znowu wziąć górę, także trzeba tutaj ostrożnie podchodzić do sytuacji na rynku. Dalej zaglądając jeszcze na inne rynki, to funt do dolara i tutaj powrót znowu spadków, niewątpliwie po uspokojeniu sytuacji związanej z dolarem, kiedy w ubiegłym tygodniu dosyć dynamicznie dolar tracił, to co wcześniej pokazałem z eurodolarem wybijającym się powyżej 1,1050, zostawiło swoje piętno na kablu, który też wyszedł na poziomy prawie 1,47, natomiast już od końca ubiegłego tygodnia znowu wracamy do spadków, funt cały czas handlowany jest z piętnem ryzyka wystąpienia Brexitu, sondaże Wielkiej Brytanii nie wskazują jednoznacznie, czy Brytyjczycy opowiedzą się za czy przeciw pozostaniu w Unii Europejskiej, no i w konsekwencji duże i małe przedsiębiorstwa Wielkiej Brytanii wchodzą w transakcje zabezpieczające przed dramatycznym osłabieniem funta, gdyby doszło do Brexitu, co automatycznie wywiera negatywną presję na walutę. Także tutaj mimo wszystko, jakkolwiek pozycja dolara wygląda słabo względem euro i jena, tak względem funta, te elementy funtowe mogą działać niekorzystnie w silniejszy sposób właśnie na funta, także kabel przy większych poziomach prawdopodobnie będzie się spotykał z powrotem podaży, także tutaj odbicia w kierunku 1,45 nawet mogą być trudne, patrząc jak poziomy techniczne nakładają się już na poziomie 1,4470 i w konsekwencji dalsze spadki poniżej 1,43, bliżej 1,42 to na razie jest scenariusz bazowy dla GBP USD. I krótko jeszcze o rynku krajowym. Wzrost awersji do ryzyka nie mógł inaczej przełożyć się na notowania złotego, jak go osłabić. Dosyć gwałtowny ruch przy niskiej płynności spowodował 7 groszy wzrostu euro złotego z poziomu w okolicy 4,40 do 4,47. Nawet w nocy za czasów sesji azjatyckiej dorzucone zostały kolejne 3 grosze, które wprawdzie zostały odwrócone po wejściu do handlu Europejczyków, natomiast znowu wchodzimy w tą górną konsolidację z minimami w okolicach 44-4,43, no i na ten moment, póki sentyment zewnętrzny nie ulegnie poprawie, należy się liczyć, że eurozłoty znowu będzie handlowany z kupnem w okolicach 4,43, a sprzedażą dopiero przy poziomach 4,50. Na ten moment jakby scenariusz mocniejszego odreagowania złotego po tych napięciach, jakie nastąpiły pod koniec stycznia, no na razie musi zostać postawiony z boku. Kalendarium wydaje się bogate, natomiast z punktu widzenia istotnych informacji raczej nie zawiera nic ciekawego. Produkcja przemysłowa z Niemiec już za nami i ona raczej nie pokrzepia inwestorów. Spadek o 1,2% miesiąc do miesiąca przy prognozie wzrostu o 0,5% no da jakby takie negatywne zaplecza dla sentymentu. Bilans handlu zagranicznego z Wielkiej Brytanii, który będzie o 10.30, raczej też wiele nie zmieni z poziomu funta, natomiast po południu bardziej dane dla rynku towarowego, roczna prognoza Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych dla średniej ceny ropy oraz prognozy dla produkcji i zapasów kukurydzy i soi przez Departament Rolnictwa, to bardziej czynniki, które mogą zwiększyć zmienność na tych surowcach, natomiast dla rynku walutowego czy dla rynku akcji mogą mieć drugie, jeżeli nie trzeciorzędne znaczenie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do śledzenia informacji na serwisie nonstop.tms.pl. Do widzenia.